Proszono nas o odpowiedź na następujące pytanie. Żyję w związku nieformalnym. Czy w razie choroby, zagrożenia, śmierci dostanę rozgrzeszenie? Na początek może wyjaśnimy, co to znaczy ten związek nieformalny. Otóż myślę, że możemy przyjąć taką roboczą definicję, że związek nieformalny, przez taki związek rozumiemy właśnie związek osób, które prowadzą życie wspólne, którego jedną z przyczyn lub jednym ze skutków jest praktykowanie pozamałżeńskiego współżycia seksualnego pomiędzy stronami takiego związku. I tak rozumiane współżycie jest oczywiście grzechem ciężkim. I w związku z tym taki związek stanowi stałą, tak zwaną bliską okazję do grzechu ciężkiego. I teraz, jeżeli rozważamy taki właśnie związek, ktoś trwa w takim związku i pyta, czy w razie choroby, zagrożenia śmierci może dostać rozgrzeszenie, to odpowiedź brzmi nie, chyba że taka osoba rzeczywiście prawdziwie żałuje zatrwania w takim związku i postanawia poprawę. A to oznacza, krótko mówiąc, zerwanie trwania takiego związku. Wydaje się, że warto przy tej okazji wyjaśnić, że ani choroba, ani niebezpieczeństwo śmierci nie zwalniają penitenta z wymaganych dyspozycji, tak zwanych aktów penitenta, którymi są żal za grzechy, wyznanie grzechów i oczywiście zadośćuczynienie. Z tym, że sposób prezentacji tych dyspozycji może być trochę odmienny. I tutaj na szczególną uwagę właśnie zasługuje żal za grzechy, który zakłada także postanowienie poprawy, postanowienie zerwania z grzechem, ponieważ ten żal za grzechy, on zawsze musi występować w takiej formie, którą nazwałbym aktualną. To musi być żal aktualny. I to jest właściwie bezwzględny warunek każdej autentycznej pokuty. Natomiast jeśli chodzi o wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, to w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach, w jakichś sytuacjach przeszkód, różnego rodzaju niemożliwości działania, niemożliwości wykonania tych aktów, te akty penitenta, czyli wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, one mogą występować w postaci, nazwijmy to, zalążkowej, czyli innymi słowy, w postaci, którą określa się po łacinie votum, czyli innymi słowy wola, intencja, pragnienie, aby dokonać tych aktów po ustąpieniu tej nadzwyczajnej sytuacji, sytuacji niemożliwości ich wykonania. Czyli żal za grzechy zawsze w postaci aktualnej i on jest tutaj bardzo ważny w każdych okolicznościach. Natomiast wyznanie grzechów i zadośćuczynienie czasami mogą przybrać formę postanowienia, intencji ich dokonania właśnie w sytuacji dogodnej. A zatem żyję w nieformalnym związku, podsumowując, czy w razie choroby, zagrożenia śmierci dostanę rozgrzeszenie. Jeżeli chcę zerwać z takim związkiem, żałuję za to, czego dokonałem, to mogę dostać. Jeżeli chcę nadal trwać, to niestety nawet taka nadzwyczajna okoliczność uniemożliwia uzyskanie rozgrzeszenia.